rzeźnia w Antyradiu. Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Antyradio. Still not loud enough. Still not fast enough. One, two. One, two, three, four. Who gives a fuck what you say?
9 minut po godzinie 23. Dzień dobry, wieczór, mówi Anselmo. Rozpoczęliśmy kolejne wydanie rzeźni. Rozpoczęliśmy je prawie, że tradycyjnie perłami przedwieprze, a dziś w perłach przedwieprze formacja Bloodshot Eye. Grupa, która rezydowała w pierwszej dekadzie XXI wieku. W miejscowości Leamington w stanie Ontario w Kanadzie. Zespół ten pozostawił po sobie trzy długogrające krążki, z czego my dzisiaj posłuchamy sobie ostatniego Expect the Unexpected, płyty wydanej. No i tu właśnie są dwa różne źródła, bo na krążku, który leży przede mną, jest napisane jak W 2009 rok. Natomiast jak się zerknie tutaj na podgląd na Metal Archives, to tam podają datę 12 lutego roku 2010. I tam jest taka informacja, że Limited Edition. No być może ja mam zwykłą wersję z 2009 roku, natomiast później wyszła nieco bardziej rozbudowana wersja, ale jest to trzeci i ostatni album tejże kanadyjskiej formacji, która działała w latach 2002-2011, a związana była z wytwórnią wspomnianą przeze mnie CDN Records. Przywitaliśmy się utworem The Slaughterhouse Romance, czyli bardzo adekwatnym, prawda, do nazwy programu. Za momencik pareczka z tego albumu, a potem już będę pisał na twarz o książce, a potem kłapnę dziobem, co i kto dziś w programie. Killing Time i There Will Be Blood. Bloodshot Eye z albumu Expect the Unexpected.
Ci, co zerknęli na twarz o książkę, już wiedzą, że daniem głównym dzisiejszego wydania rzeźni będzie rozmowa z Angelfakiem. Pod takim pseudonimem ukrywa się Hubert Banach, jeden z dwóch wokalistów formacji Ulcer, a Ulcer całkiem niedawno wydał swoją nową płytę zatytułowaną Heading Below. Płyta pojawiła się pod koniec maja nakładem wytwórni Arachnofobia Records i między innymi o tym albumie, ale też o death metalu i o lubelskim nieco, o lubelskim środowisku metalowym sobie porozmawiamy właśnie z Hubertem. I ta rozmowa, jak tylko dzwony wybiją północ, godzi w dom, był w dom, lodówka na kłódkę, nie, tasak w dłoń. Dżingielek, tak, nasz zapowiadający gościa, utwór wprowadzający, no i potem rozmowa właśnie z Hubertem na temat między innymi najnowszego wydawnictwa tejże formacji Ulcer. A w perłach przed wieprze, póki co, gramy sobie kanadyjską formację Bloodshot Eyes z miejscowości Leamington w stanie Ontario. Jak mówiłem, trzy płyty zostawili po sobie. Without Any Remorse to był debiut z roku 2004, Unrelenting Assault rok 2006, no i Expect the Unexpected, który sobie dzisiaj gramy, z 2009 roku, tak jak ja mam na płycie, chociaż Metal Archives upiera się, że był to luty roku 2010, kiedy ta płyta wyszła. Zespół, tenże ostatni album nagrał w następującym składzie: Mike Vibenga, perkusja, Shane Ivy, gitary, Jer Canduso, bass i James Lempke, gitary. A tak naprawdę to powinienem zacząć od Jessica Desardins, bo to właśnie ona jest odpowiedzialna za wokale. Tak, to są wokale wyśpiewywane przez niewiastę. Jessica w trakcie działalności formacji Bloodshot Eyes nosiła dwa pseudonimy: Jessica, a wiadomo, tutaj wyboldowany tenże fragment gra taka fonetyczna Sick, czyli chore, albo Chronica. Tak była zapisywana właśnie przy okazji różnych prezentacji składu. Oprócz Jessica w zespole było jeszcze dwóch innych wokalistów, tak przynajmniej donoszą tutaj źródła, ale obaj panowie, bo ci pozostali wokaliści to byli panowie, czyli zarówno Mike, jak i Mark Aruda. No nie znalazłem ich, aby tutaj informacji, aby oni, że tak powiem, swoje odgłosy paszczą uwiecznili na którejś z płyt. Także wszystkie płyty Bloodshot Eyes zaśpiewała właśnie Jessica Desardins. Tak się właśnie ta niewiasta nazywa. No dobra, to wracamy do tego albumu. Wracamy do albumu Expect the Unexpected. Coś nam jeszcze zmieści? No na pewno jeszcze pareczka, być może jeszcze coś, bo jako że wakacje, to wiadomo, ochłapy będą dosyć dietetyczne, bo wszystko dzieje się na polu, tak? Czy w polu? Nasze pod chmurką, o tak. To jest sezon openerowy, festiwali i tak dalej, koncertów klubowych jest jak na lekarstwo. Niemniej jednak dzisiejsze ochłapy będą nieco bardziej wypasione niż te z ubiegłego tygodnia. Przynajmniej zaraz, zerknę, 12 tych koncertów się udało zebrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Równo 10 koncertów, które w najbliższym tygodniu będą miały miejsce w naszym kraju. Dobra. Fill the Graves i Critical Condition, Bloodshot Eyes z Jessica na wokalu.
tak sobie w międzyczasie dogłębnie postudiowałem książeczkę dołączoną do płyty Expect the Unexpected. No i właśnie taki Expect the Unexpected, to właściwie, czy ja wiem, czy to Expect the Unexpected? No tak, w sumie tak, spotkało mnie coś, czego się nie spodziewałem. Bo jak to się studiuje książeczkę właśnie do tejże płyty, to tak, tam jest napisane, że kompozycje zespołowe, teksty napisałem właśnie wszystkie Jessica, niemniej jednak z małą pomocą przyjaciół i tutaj między innymi tekst do utworu szóstego napisał Darren Marchand, do utworu dziewiątego, którym się przywitaliśmy, Mark Aruda, wspomniany przeze mnie wcześniej jako jeden z wokalistów, koleżanka Sarah Steele, która dopisywała swoje małe co nieco do utworu pierwszego i piątego, oraz Tony Pettinato, który napisał kilka słów do utworu siódmego. Ale przy okazji tam się pojawia też coś takiego, takie wyrażenie jak perform in part, czyli jak gdyby wykonywane również w części przez. Czyli nie samą Jessica tutaj słychać. No i właśnie teraz cholera, nie wiem. Sam w głowę zachodzę jak w niechcianą ciążę. Czy ona tutaj sama tą koparę drze, czy też właśnie z małą pomocą tych przyjaciół, którzy te swoje trzy grosze dopisali. Trzeba będzie wziąć to, rozłożyć na czynniki pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. No i potem poddać przesłuchaniu na Śniętej Inkwizycji, no i się zobaczy. Dobrze, ostatnie nagranie w dzisiejszych Perłach przed Wieprze z albumu Expect the Unexpected. Ostatnie nagranie, które ja wam dzisiaj zaprezentuję, to utwór Prophet of Doom, a zaraz po tym, że utworze, przejdziemy do serwowania ochłapów, czyli naszego serwisu koncertowego.
Chłapy, czyli serwis koncertowy. Jako, że mamy wakacje, więc serwis koncertowy nasze ochłapy podajemy, serwujemy na hipnotyzującym podkładzie. I co nas czeka w tym tygodniu? 20 lipca, czyli w środę, formacja Lionheart w Poznaniu w klubie Pod Minogą, a zespół graj we Wrocławiu w klubie Liverpool. W czwartek, 21 lipca, chińska formacja Left Ray ze wsparciem grupy Terror Dome w Krakowie w kawiarni naukowej. Natomiast w warszawskim klubie Hydra Zagadka, Cattle Decapitation, Draw My Day, Sphere i Straight Hate zagrają. Co dalej? Lionheart, drugi z polskich koncertów, tym razem we Wrocławiu w klubie Liverpool. Piątek, 22 lipca, to Left Ray, Terror Dome, tym razem w Katowicach w Korbie, natomiast w Bielsku Białej w Root Boy Clubie M.O., Divine Chaos oraz Part of the Beginning. Sobota, 23 lipca, Gryzokalipsa pod taką nazwą wystąpią formacje Minotaur, Captain Bongo, Ave, Caesar i Devra, a będzie to miało miejsce w Chorzowie w klubie Leśniczówka. Natomiast w Bielsku Białym w Rudboju wystąpi zespół Agarot i w niedzielę 24 lipca jeszcze jedna propozycja z klubu Rudboj z Bielska Białej, All Your Sorrows, Straight to the Ocean i Stendhal Syndrome. To są właśnie propozycje koncertowe na nadchodzący tydzień. A co u nas teraz? Ano u nas teraz będzie egzotycznie. Formacja nazywa się Death's Cold Wind. Pochodzi z Ekwadoru, z Ameryki Południowej. No i w 2014 roku wydała swój debiutancki pełny metraż Subjugador in God We Trust i w czerwcu tegoż roku właśnie tenże album został wydany przez naszą rodzimą wytwórnię Old Temple i jest dostępny w Europie i w naszym kraju. No i teraz z tego krążka intro, później będzie My Hope, Warma 666, Doom i Gods of Depravity. We'll be right back.
Death's Cold Wind Ekwadoru, a my wracamy już na krajowe poletko. Dwa lata temu toruński Eteritus zaprezentował nam się w rzeźni za sprawą swojego debiutanckiego mini-albumu Tales of Death, wydanego przez wydawnictwo muzyczne Psycho. Teraz przyszła pora na pełny metraż Following the Ancient Path. Tęże płytę wydała wytwórnia Gods of War Productions. No i z tego albumu będzie pareczka przed rozpruciem, a w rozpruciu tradycyjnie Nickelback będzie. Back, Nickelback. A teraz Eye of a Storm i Incinerator, czyli na razie Eteritus, a potem czat owieczka Kreger, czy jak mu tam było, będzie beczał do mikrofonu. Forever!
Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Cześć, tu Lenny Kravitz. Kazik Staszewski. Hi, this is Amy from Evanescence. Antyradio. Najlepszy rok gramy teraz w Zagłębiu na 89,8 FM i w Zielonej Górze na 92,9 FM. Rzeźnia w Antyradiu. Muzyczne bezbożeństwo do drugiej w nocy celebruje Anselmo. Antyradio. Still not loud enough. Still not fast enough. One, two, one, two, three, four. Who gives a fuck what you think? Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni.
7 minut po północy, słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia, a w rzeźni z albumu Heading Below, utwór Down Below, utwór otwierający najnowszą płytę naszego dzisiejszego gościa, a jest nim Hubert Banach, Well Angel Fuck, jeden z dwóch wokalistów formacji Ulcer. Na początek zapytałem Huberta o coś, co mnie fascynuje, jeżeli chodzi o muzyków z lubelskiego środowiska metalowego, bo są to muzycy bardzo aktywni, wielu z nich udziela się w kilku projektach. Taki Wizun na przykład, jak to było zacytowane w jednym z wywiadów, które się niedawno w Rzeźni pojawiły, jak rozsyła swoją, że tak powiem, dostępność już na kilka miesięcy naprzód, zahaczającą już na przykład rok 2017. To jest człowiek, którego doba ma 48 godzin albo 96 godzin, a tydzień 14 dni. Jak znajdują czas na to wszystko, na zespoły, które czasami no, różnią się stylistycznie. No i zacząłem właśnie po prostu zapytałem Huberta, jak na przykład on to godzi. Czy nie ma czasami wrażenia, że pewne pomysły, czy w jego przypadku na przykład teksty migrują pomiędzy tymi muzycznymi przedsięwzięciami, a być może właśnie ma to skutek pozytywny, bo te pomysły, które się gromadzą, te, że tak powiem, wymiana zdań, wymiana argumentów pomiędzy mózgami prowadzi do tego, że powstaje kolejny zespół, w którym właśnie można realizować te pomysły, dla których na przykład nie ma szans na realizację w danym układzie personalnym. Czyli po prostu jak gdyby każde spotkanie, każda dyskusja prowadzi do powstania czegoś nowego, albo z drugiej strony, czy właśnie takie granie pojęcia jak tutaj, środa, tutaj, piątek, tutaj nie prowadzi do tego, że w sobotę człowiek się zastanawia zaraz, a na jaką próbę ja mam pójść w poniedziałek i co ja mam sobie na nią przygotować? No bardzo łatwo generalnie, dlatego że praktycznie mimo wielu kapel nie gramy dużo koncertów, więc może to ułatwia wiele rzeczy. To w przypadku, nie wiem, Wizuna czy Mścisława, tutaj to jest bardziej napięta sprawa i oni muszą sobie ogarniać to bardziej. Natomiast, tak jak mówię, czy z Ulcerem, czy z Davosem gramy na tyle rzadko, że to nie jest problem w kwestiach czysto, nie wiem, nagraniowych, czy tworzenia materiału. Czasami się składa tak, że jednocześnie parę materiałów się robi. Tak jak na przykład teraz skończyliśmy nagrywać Ulcera i już zabieram się za Davosa, bo już w tym roku będziemy też nagrywać, więc muszę już tutaj teksty robić, więc nie było dużego odpoczynku i trzeba się przestawiać. Ale tak, no gdyby było tego grania więcej, na to w sumie, nie wiem, coś składa na to, że nie gramy tyle koncertów, ile byśmy chcieli. No może też właśnie obowiązki Wizuna i Mścisława w innych kapelach na troszeczkę stopują, a sami nie mamy zapału do tego, żeby organizować cokolwiek, bo ludzie nie przychodzą na koncerty. W Ulcerze do tej pory nie pisałem tekstów, wszystko było autorstwa Pawła, więc nie miałem takiego problemu. W ogóle od niedawna piszę teksty jako takie, zwykle ktoś mi wyręczał. W Ulcerze po prostu staliśmy tak, że rzuciliśmy sobie hasło jakieś ogólne, mniej więcej zarys, w jakim klimacie mają być tekst. Nie było jakiegoś takiego ani z mojej, ani z Pawła strony cisku, że musi być w nich to i tam. Wiedziałem też wcześniej, jakie będą mniej więcej teksty Pawła, więc łatwiej było mi tutaj się pod nie tutaj jakoś klimat ten właśnie złapać, ale też to nie było tak na sztywno, powiedzmy. Na pewno zupełnie inaczej piszę w Davosie niż w Ulcerze. W Davosie jakoś z racji tego może, że tam teksty są wszystkie moje, więc to ja bardziej osobiście. Tutaj też był zawsze taką luźniejszą kapelą. Powstał po to, żebyśmy sobie grali taki death metal, jaki lubimy właśnie. Stąd też jest on tak skandynawski, powiedzmy, czy europejski, w odróżnieniu od innych kapel, w których gramy. Teksty muszą być, pasować do death metalu, ale tutaj nie ma jakiejś ideologii w Ulcerze, która jest przewodnia, więc też jest dowolność. Więc nie ma większego problemu. A jakby Hubert określił lubelskie środowisko metalowe? Czy tworzy ono zgrany kolektyw, który trzyma się razem nie tylko muzycznie, ale również na stopie towarzyskiej? Czy są to ludzie, są to muzycy, którzy oddzielają zupełnie te kwestie? Gramy w zespole, jesteśmy kolegami zespołu, ale niekoniecznie na przykład musimy spotykać się poza próbami, musimy razem, nie wiem, chodzić na wódeczkę, na piwo, nie wiem, jeździć do lasu, jeździć w plener na grupy rekonstrukcyjne, chodzić do kina, teatru, etc., etc.
To bywa różnie. No to każdy mógłby powiedzieć osobno, bo każdy w ogóle się udziela jakkolwiek towarzysko. Ale Lublin jest na tyle mały, że no, siłą rzeczy spotykamy się na wspólnych imprezach. Większość nas gra próby w tym samym miejscu. Koncertów nie ma dużo, więc najczęściej tutaj też się spotykamy. Może kiedyś było tego więcej, ale teraz z racji wieku już mniej się też imprezuje, mniej się chodzi po tych barach, mniej się umawia z ludźmi. Może teraz nie czuję tutaj jakiegoś takiego wielkiego kolektywu, ale na pewno się wszyscy znamy. Wspieramy na tyle, na ile możemy. Jeżeli ktoś potrzebuje, to na pewno uzyska pomoc. Na pewno to jest pomocne, gdy trzeba na przykład kogoś zastąpić. Gdy ktoś inny na przykład jest w trasie, z inną kapelą, czy też po prostu z powodu różnych wypadków, jak na przykład teraz Mścisław ma złamaną rękę, także nie może grać na gitarze, więc tutaj musimy też kombinować i w razie koncertu szukać kogoś w zastępstwie.
Fins Forever, czyli na zawsze nieprzyjacioły z albumu Heading Below, formacja Ulcer. A my wracamy do rozmowy z Hubertem. W tym roku zespołowi Ulcer stuknęła dycha i jeśli wierzyć temu, co napisano na Metal Archives, no to są szczęściarzami, grupą o dosyć stabilnym składzie, bo wynika z tych zapisów, że wymienili tylko basistę w ciągu dekady grania pod szyldem Ulcer. W sumie tak, to tylko taka zmiana, bo odszedł basista Kuba. Z tego czasu przestało go interesować takie granie death metal, a poza tym urodziło mu się dziecko wtedy i troszeczkę musiał priorytety sobie pozmieniać. To był jeszcze czas, kiedy graliśmy z automatem perkusyjnym, więc też nie wiadomo było, co z tego w ogóle Ulcera jeszcze wyjdzie. No właśnie, nie wiadomo, co jeszcze z tego Ulcera wyjdzie, zwłaszcza, że tutaj Hubert wspomniał, że na początku był to taki skok w bok, żeby pograć sobie death metal. Kapelę założył Łukasz po tym, gdy jego kapela, powiedzmy pierwotna, Requiem, się rozpadła i chciał stworzyć coś swojego i ją założył z Mścisławem i z Pawłem i właśnie z Kubą, który później odszedł. I taki był pierwszy skład i w tym składzie powstało pierwsze demo, jeszcze beze mnie. Po tym materiale w sumie też ja nie miałem zamiaru tutaj dołączać na stałe do składu. Powiedzmy, że miałem się pojawić gościnnie, ale żeśmy się tak zgadali, że zostało tak jak jest. Znaczy tak, to miało być tak właśnie, żeby pograć sobie coś takiego niezobowiązującego, co jest troszeczkę zabawy takiego death metalu. No wcześniej on był bardziej inspirowany amerykańską szkołą. Później jakoś tak naturalnie to przeszło na właśnie takie klimaty, Dismember, Autopsy i tak dalej. Trzy duże krążki plus split, to według ciebie dużo czy mało na 10 lat grania? To kolejne pytanie, które zadałem Hubertowi. Biorąc pod uwagę, że tylko dwa albumy i split są wydane, bo tam pierwszy nigdy nie wyszedł poza internet, nigdy nie był wydany w formie fizycznej, gdyż nie mieliśmy wtedy żadnego perkusisty, to wszystko było z automatem. I stało to w fazie plików w MP3, nic więcej. I nie wiem, mieliśmy jakieś plany to wydawać, ale chyba to się nie uda. Także jak na 10 lat, ja wiem, no można by było więcej. Z tym, że no pewnie dlatego, że każdy ma jakieś obowiązki ze swoimi innymi projektami, swoimi zespołami, ten dobytek nie jest aż tak duży, no bo tutaj jednak nie skupialiśmy się tylko na Ulcerze przez ten cały czas.
Tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. A ja przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest Hubert Banach, Well Angel Fuck, jeden z dwóch wokalistów formacji Ulcer. Kolejna kwestia, która została poruszona w naszej rozmowie, to Krzysztof i jego oficyna Arachnofobia Records, czyli obecny wydawca. Jak bardzo byliście zaawansowani w pracach nad nowym materiałem, kiedy właśnie na horyzoncie pojawił się Krzysztof? Obecny wydawca pojawił się na etapie bodajże rozmowy o tym, że ten materiał w ogóle powstanie. Generalnie dogadanie się przebiegło bardzo szybko. Na zasadzie rozmowy na Facebooku Łukasz poinformował, że będziemy nagrywać nową płytę. Słysz to w Arachnofobii, napisał, wydawałbym. No i Łukasz napisał, no to deal. Więc tak do tego doszło. Znamy się, więc sobie ufamy, wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, więc tutaj nie było problemów. Chcieliśmy mieć też polskiego wydawcę, bo po doświadczeniach właśnie z Grand SDF, gdzie po podpisaniu, po dogadaniu się z Pulverized musieliśmy czekać ponad rok, aby to ujrzało światło dzienne. W międzyczasie cały ten boom na szwedzki już właśnie zdążył sobie przeminąć, płyta już nie, myślę, że też takiego wrażenia nie sprawiła, bo weszła już po tych wszystkich materiałach, które wyszły w międzyczasie w tej tematyce.
All in Vain, taki tytuł nosiła ta kompozycja. Wracamy do rozmowy z Hubertem. Hubert wspomniał, że razem z Pawłem napisali teksty na Heading Below. Wspomniał też, że podzielili się z grubsza tematyką, ale czy na przykład nie było takiego utworu, do którego obaj chcieli napisać tekst, albo czy jest na przykład taki utwór, którym tekst jest ich wspólnym dziełem, na przykład refren Huberta, zwrotka Pawła, albo na odwrót? Nie, znaczy dogadywaliśmy się na bieżąco, że okej, ja biorę powiedzmy jedynkę, dwójkę, a ty weź trójkę, czwórkę, w ten sposób jakoś, chyba że komuś akurat tekst, który już miał gdzieś tam w zanadrzu, pasował aranżami do jakichś melodii, to też mówił po prostu, że wezmę sobie ten. No nie, dogadywaliśmy się między sobą na bieżąco, więc nie było tak, że słuchaj, ale ja napisałem do piątki, no a ja też i wybieraj. Nie było takich sytuacji. Nie wchodzimy w parady, jeżeli chodzi o tekst, jeżeli jest pisany to od początku do końca przez jedną osobę, bo to trudno komuś przekazać myśl przewodnią. Natomiast bodajże w numerze You Call We Came, to jest mój tekst, ale zaaranżował go Paweł. Może w ten sposób sobie pomagaliśmy. No, to już wiemy, że panowie konsekwentnie. Jeżeli ktoś wybiera sobie ten utwór, to, że tak powiem, pisze do niego tekst i nie wchodzą sobie tutaj na niwie poetyckiej w paradę. Ten album zaśpiewali w duecie, ale czy na przykład są tutaj takie utwory, gdzie słychać na przykład tylko Huberta albo tylko Pawła? We wszystkich utworach, niezależnie od tego, kto pisał teksty, są aranże rozpisane na nasze oba wokale. Najpierw powstawały teksty, znaczy nawet bez szypomyślunków takiego, kto gdzie będzie. Dopiero później, na bieżąco, jak układaliśmy sobie linie wokalne, decydowaliśmy, że o, tutaj będzie jeden, tutaj drugi, tutaj wspólnie, tutaj zrobimy jakieś szepty i tak dalej. Jeszcze wyszło parę spraw już w trakcie nagrań, tam parę pomysłów nam przyszło do głowy. Jak materiał był realizowany? Czy było to jedno podejście, czy były to etapy, czy wszystkie instrumenty i partie wokalne były nagrywane pod okiem jednego producenta i w jednym miejscu? No to było podzielone i tak trochę porozrzucone. Też w studio tak naprawdę tylko perkusja została nagrana w Roslin Studio. Dopiero do tych ścieżek były nagrywane już u każdego w domu, po prostu gitary na komputerze i później to poszło do rampingu. Tak samo w wokale nagraliśmy u Pawła w domu. Mieliśmy nagrywać u nas na sali prób, ale to się nie udało, bo albo inne kapele gdzieś pobocznie grały, więc siłą rzeczy, a gdy umówiliśmy się któregoś dnia, że zrobimy to rano, okazało się, że restauracja, która jest w samym budynku, ma taki wiatraczek, który na tyle hałasował, że też nam to uniemożliwić. Także wszystko było w mieszkaniu u Pawła nagrane, jeżeli chodzi o wokale. Wszystko do kupy złożył Marcin Rybicki z Left Hand Sound Studio. No i odwalił całkiem kawał dobrej roboty, biorąc pod uwagę właśnie szczególnie nasze wokale, które nagrywaliśmy tak na czuja, bo wcześniej żeśmy tego nie robili. Zawsze ktoś tam był z boku, kto nam te, nie wiem, głośności poustawiał, to wszystkie parę sesje, więc tutaj żeśmy też troszeczkę improwizowali przy tym materiale właśnie w ten sposób.
Phantom Heart, taki tytuł nosiła kompozycja, która właśnie przed momentem pojawiła się w naszym programie. Wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, Hubertem, wokalistą formacji Ulcer, jednym z dwóch wokalistów tejże formacji. Na krążku Hearing Below, oprócz loga wydawcy, widnieje znaczek Contamination Design, graficznego przedsięwzięcia twojego wspólnika przy mikrofonie. Czy Paweł jest odpowiedzialny od A do Z za całość wizualnej strony Hearing Below? Contamination Design, czyli właśnie ta własna działalność graficzna, odpowiedzialny za layout, natomiast płatka jest projektu Mental Porn i tutaj naprawdę kawał dobrej roboty, szczególnie w sposób, w jaki powstają tego typu obrazki, jest bardzo czasochłonny. Prawda, jest to tam metoda kopeczkowania wszystkiego, więc na pewno zajęło to mnóstwo czasu. Także cały layout powstał na podstawie tej okładki. Czy mocno grymasiliście przy okładce, czy też Mental Porn od razu trafił w dziesiątkę ze swoją propozycją? Mental Porn wiedział, o co nam chodzi. Czuję te podobne klimaty, które są nam bliskie. Więc daliśmy się na niego i trafił w 100%, już na etapie szkiców wiedzieliśmy, że to będzie uderzać, a finalnie wyszło po prostu wow. Tak więc daliśmy mu wolną rękę. Nie było, znaczy mniej więcej Paweł nakreślił, co by chciał widzieć na tej okładce, ale finalny kształt był zależny w całości od Mental Porn.
You Called, We Came. To właśnie było to nagranie, o którym Hubert wspomniał w jednej ze swoich wypowiedzi. Ulcer, jak było powiedziane, powstał, by pograć sobie death metal. Na początku, jak Hubert wspomniał, było tam dużo amerykańskich wpływów, potem doszło, do głosu doszła Skandynawia, ale na Heading Below, jak już zdążyliście się przekonać, jest tutaj, znaczy muzycy całkiem sprawnie sobie radzą, stosując, wykorzystując patenty z innych gatunków niż death metal. Słuchamy różnych rzeczy i bardzo się cieszę, że już nie tylko szwedzki death metal jest słyszalny, powiedzmy, bo ta łatka, myślę, też nie wyczerpuje tematu, jeżeli chodzi o Ulcera. Tak jak mówię, no, dla mnie to jest dużo autopsji, ale jest też trochę doom metalu, trochę black metalu. Jest bardzo dużo różnych wpływów, ale to też dlatego, że no, słuchamy bardzo różnej muzyki. Czyli no, wszystkich tych wpływów, które można wychwycić na płycie. Wiadomo, że na przykład mi się równo jako tako słucham więcej black metalu, gdyż to jest mi bliższe, ale też thrash i tak dalej. I to wszystko będzie miało swój... To wszystko jest słyszalne na tych na płycie. No, poza tym już od jakichś tam właśnie kilku lat my się w to bawimy, więc to też myślę, że nieświadomie takie rzeczy się wplatuje. Ktoś słyszał nawet Korna w którymś numerze. Ktoś inny słyszał Nirwanę. Już też z takimi głosami się spotkałem, chociaż no, nie myślę, aby ktokolwiek, czy Łukasz, czy Sifow, użył świadomie jakichś podobnych riffów, tylko po prostu. Close your eyes, my child.
To kolejna odsłona z albumu Hitting Below, naszego najnowszego krążka, naszego dzisiejszego gościa, czyli formacji Ulcer. Wiadomo, że no, trudno jest mówić o graniu teraz przez zespół Ulcer, mając na uwadze ograniczoną zdolność ruchową Pawła, drugiego wokalisty. Niemniej jednak no, Paweł kilka miesięcy temu pojawił się na scenie z zespołem, ze swoim drugim zespołem Blaze of Perdition. Czy Ulcer w ogóle planuje jakieś występy w najbliższym czasie? Paweł na pewno nie będzie grał koncertów z racji swojego wypadku. Może w Lublinie kiedyś, ale to też nie mam żadnych planów, jeżeli chodzi o to, a wyjazdy są kłopotliwe. To po prostu no, jest dla niego niewygodne i nie chcę. Może gdyby trafiło się jakiś koncert naprawdę taki wow, powiedzmy, nie? Byśmy, nie wiem, właśnie chociażby kogoś z naszej inspiracji mieli supportować, no to byłaby kwestia do przemyślenia. Natomiast jesteśmy otwarci na, jeżeli chodzi o granie koncertowe, jak najbardziej, gdyby ktoś tam chciał nas gdzieś ściągać, bo graliśmy już takie koncerty z jednym wokalem, czy bez kogoś, bez basu. Radzimy sobie, no to myślę, że na czas przy takich wypadach jest pomysł, aby na przykład Mścisław drugie wokale robił, bo już tak żeśmy też grali. Właśnie no, ze względu na lubelską scenę też znajdziemy sobie zawsze zastępstwo, więc możemy grać koncerty, jesteśmy otwarci na to. Na ten rok jeszcze nie mamy żadnych planów. Nic nam nic nie zaproponował, ale tak powiedziałem, sami nie organizujemy, więc tu nie ma jakiegoś ciśnienia w tym zakresie. Może sobie zagramy w Lublinie gdzieś na jesień, bo tam kolega coś wspominał, że chciałby nas zobaczyć, ale tu nie ma żadnych planów. Wiem, że na pewno w przyszłym roku jest zakładana data gdzieś na wiosnę w Krakowie na kolejny Sadistic Festival. Więc to jest takie coś, co mogę potwierdzić. A jeżeli ktoś się odezwie, to spoko, my zagramy. Dogadamy się, znajdziemy sobie jakieś tam dostępstwo, czy ktoś, kto będzie mógł zagrać do mnie, czy to na gitarze, a on powiedzmy na wokale, no zobaczymy też jak się dogadamy z planami koncertowymi też innych członków, bo to jest też decydujące niestety i czasami przez to nie możemy czegoś fajnego zagrać, prawda? Rzeźnia w Antyradiu. Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Antyradio. Still not loud enough. Still not fast enough. One, two. One, two, three, four. Who gives a fuck what you think? Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. Yeah.
5 minut po godzinie pierwszej. Wkroczyliśmy w ostatnią godzinę dzisiejszego wydania Rzeźni. Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest Hubert Angelfuck Banach, jeden z dwóch wokalistów formacji Ulcer. No i naszą rozmowę ilustrujemy sobie nagraniami z albumu Heading Below, najnowszego krążka tegoż zespołu, albumu, który został wydany pod koniec maja przez wytwórnię Arachnofobia Records. Kończąc naszą rozmowę, bo dobiegamy tutaj właściwie już do finału, poprosiłem Huberta, żeby pobawił się w akwizytora, no i zareklamował swoją płytę. Gdybym wiedział, jak to robić, to Ulcer byłby dosyć popularny. Na pewno by tych koncertów troszeczkę więcej. Trudno mi powiedzieć, no poleciłbym wszystkim, którzy lubią death metal, którzy lubią death metal lat 90. takich do, ja wiem, 96 roku. Ten klimat jest nam najbliższe sercu i chcemy go jakoś jeszcze kultywować.
Enshrouded in Nothingness, i tym sposobem poznaliście dzisiaj w całości album Heading Below formacji Ulster, nagraniami z którego to albumu przeplataliśmy rozmowę z jednym z dwóch wokalistów tejże formacji, z Hubertem Banachem, który nosi pseudonim Angel. Fuck. To teraz do Grecji. Do jakiej Grecji? Do Szwecji, która tak, że tak powiem, gości w sercach muzyków formacji Ulcer, ale to nie będą takie szwedzkie klimaty, jakie oni lubią. Tu będzie zdecydowanie bardziej melodyjnie, będzie, że tak powiem, bardziej atmosferycznie. In Mourning, tak nazywa się ten zespół. Afterglow to jest ich najnowsza płyta, która pojawiła się w maju nakładem wytwórni Agonia Records. No i wracamy do tego albumu, do nagrania Below the Rise to the Above.
I za momencik raz jeszcze Szwecja, tym razem October Tide ze swojego najnowszego krążka, wiosennego krążka Winged Walls i z tegoż albumu utwór Swarm.
A ze Szwecji przenosimy się ponownie do Ameryki Południowej, bo byliśmy dzisiaj już w Ekwadorze, teraz do Chile, do Santiago, gdzie od roku 2013 istnieje kwartet Soul Sister. No i w składzie tegoż zespołu odnajdujemy niejakiego Ricardo Araya. Bardzo mnie ciekawi, czy to jest jakaś rodzina Toma Araya z zespołu Slayer. Ricardo, ile on tam ma lat? Ryśku, ile ty masz lat? Rysiek w ogóle nosi pseudonim Lord Demot, ile? 32 lata, 84 rok, a rodzina Araya, kiedy wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, jakoś w latach 60., tak był 65 rok, więc być może jest to jakaś dalsza rodzina, być może tylko zwykła zbieżność nazwy. W każdym bądź razie Soul Sister wystartowała, jak mówiłem, w roku 2013, zadebiutowali epką I, którą wydali w roku 2014, a w tym roku Unfading Incorporeal Vacuum, płytę, którą wydali w barwach wytwórni Hammerheart Records, i z tegoż albumu posłuchamy sobie pareczki w postaci Relentless Ascension i Deliver Us.
No i na końcówkę powracamy do Europy. Dark End z mrocznej Italii, ich trzeci album The Canticle of Shadows, który pojawił się również wiosną tego roku nakładem wytwórni Non Serviam Records, no i z tego albumu Congressus Cum Demone. Fire. We'll be right back.
Ach, jak pięknie dzwony biją. Dark and the Canticle of Shadows, Congressum cum Demonae. A teraz pora na deser i zapowiedź naszego przyszłotygodniowego gościa, a będzie nim formacja Mortus. Jakiś czas temu byli tutaj w Rzeźni, teraz wracają ze sprawą Uwe Dying Star, swojego pełnometrażowego debiutu, który pojawił się w barwach Witching Hour Productions. Także słyszymy się za tydzień o 23 wraz z zespołem Mortus. Cześć!
Mr. Adler? Yeah, what? Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much.